Siemano wszystkim, z tej strony Shinton. W sumie jak zwykle. No i dzisiaj zaczynamy naukę o komendzie Sandblock, chociaż wydaje mi się, że to zmieści mi się w wszystkim jednym odcinku. Jednocześnie to jest nauka komendy Sandblock i jednocześnie to jest odpowiedź na komentarz jednego z moich pierwszych widzów, czyli BGCB. Nie mam pojęcia, od tego skrót jest, sorry. Od czego jest ten skrót. I dzisiaj będziemy się uczyć o komendzie Sandblock. BGCB spytał mnie w komentarzu, czy możemy postawić tabliczkę? Oczywiście, że możemy. Jest to jednak trochę bardziej skomplikowane niż po prostu Summon Falling Sand. Więc zaczynajmy od nauki komendy Sandblock. Podstawową komendą jest taka, która po prostu stawia jakiś klocek. Mamy tutaj komendę Sandblock. Koordynaty, czyli jeden klocek nad command blockiem i numer danego przedmiotu. Jakbym tutaj wpisał sobie 3, to byłby dirt. Tadam, okej. Dalej możemy także wpisywać, jeśli chodzi o tabliczki, to musimy zrobić minecraftowe nazwy, czyli minecraft i podzielić i nazwa przedmiotu. Gdybyśmy tutaj sobie wpisali gold i chcemy zrobić przerwę, no to wpisujemy takie coś i blok. Tak to musimy zrobić, inaczej nie będzie wam działało. No i jest blok złota, jeśli tutaj byśmy sobie wpisali diamond, to by było diaksowy blok i tak dalej. Oczywiście nazwy przedmiotów możecie zobaczyć po prostu na nie patrząc i musicie zawsze postawić, tam gdzie jest spacja musicie postawić taką kreskę. I teraz możemy respić także tabliczki. Nie możemy wpisać samego sign, samej tabliczki, bo to by nam nie działało. Musimy wpisać standing sign, czyli tabliczka, która stoi na ziemi. No i mamy tabliczkę, która stoi na ziemi. I teraz tak. Niestety nie możemy nic pisać na tej tablicy, bo naprawdę przeleciałem najlepsze minecraftowe fora i nie znalazłem takiej komendy, która by nam pozwalała na to, żeby na niej cokolwiek napisać, więc to jest taka po prostu tabliczka. I możemy także ją obracać. Czyli na przykład wpisujemy sobie po Minecraft Standing Sign, wpisujemy sobie spację i jakiś numer. Ja tutaj dałem sobie 3, to będzie obrót o 3. Jak widzicie, jest obrócona. Jakbym sobie tutaj wpisał 7, to by była bardziej obrócona. Aha, znowu. Jakby tutaj sobie wpisał 9, to by była jeszcze bardziej obrócona. No i tak dalej. No i tak. Teraz mamy różne także opcje tego respienia bloków. Czy na przykład po tym numerze, ja sobie tutaj wpisałem 0, czyli normalna tabliczka, mamy do wpisania 3 rzeczy. Replace, keep oraz destroy. O co z tym chodzi? Zacznijmy od destroy. Najpierw wpiszmy sobie bez niczego i postawmy tutaj jakiś inny klocek. Jak widzicie, to zmienia klocek i nic się nie dzieje. Teraz, gdybyśmy tutaj wpisali destroy, to ta tabliczka, kiedy się respi, niszczy ten klocek i z niego powinien wypaść drop. Niestety ja mam włączone dropy, bo nie chciałem, żeby mi to przeszkadzało na nagraniu, ale powinno wypaść. Jak widzieliście, to się rozwaliło. Mogę wam to jeszcze raz pokazać teraz, co zniszczy tą tabliczkę i pozdawi nową. Jak widzicie, to ładnie działa. Nawet jest ta animacja niszczenia. No i tak. Teraz replace. Replace to jest dokładnie to samo... Replace to jest dokładnie to samo, co jakbyście nic nie wpisali, to jest tylko takie dodatkowe, po prostu przestawia, nic się nie dzieje. No i ostatnim jest keep, czyli jeśli tutaj stoi jakiś klocek, to ta tabliczka nigdy się nie zrespi. Lecz jeśli tego klocka by nie było, ona się zrespi. No i jak widzicie, wszystko działa. Czyli gdybyśmy tutaj postawili to, nie działałoby. Więc to jest cała komenda setblock. Wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej bardziej zagmatwanych rzeczy. No i mam nadzieję, że to już wszyscy wiedzą, że gdybyśmy wpisali sobie tutaj Minecraft chest, czyli skrzynia, czy tam command block, to jeśli chcemy wpisać do niego jakąś komendę, to piszemy to, co pokazywałem w poprzednich poradnikach, czyli komenda na przykład say hi. Jak widzicie, tutaj w środku jest ta komenda say hi.
I gdy to teraz klikamy, to się tutaj robi komando z komendą say hi i się mówi hi. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, to jest ten poradnik, cała treść komendy setblock, tutaj nie ma więcej żadnej filozofii. Wydaje mi się, że to jest to lepsze niż Summon Falling Sand, aczkolwiek piaskiem możemy rzucać, a klockami nie. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, zostawcie lajka pod tym filmem, możecie także zasubskrybować mój kanał po więcej takich filmików i poradników redstone'owych. No więc, cześć!